Witajcie moi drodzy. Patrzcie co mi się przytrafiło dzisiaj. Leżała gałąź na drodze i gdzieś delikatnie ją zaczepiłem i patrzcie co się stało. Taka właśnie śmieszna historia mnie się przydarzyła dzisiaj. Cóż, trzeba będzie to troszeczkę połatać. Więc do co dzisiaj użyjemy? A no, tak na szybkości. Proszę bardzo. Żywica poliestrowa, mata szklana i bierzemy się do pracy. Dobra, zestaw małego blacharza przygotowany. Tutaj mam już przygotowałem sobie paski włókna szklanego. Dam po dwie warstwy, żeby się w miarę to trzymało. Żywica już jest, pojemniczek, pędzelek, będzie ładnie nakładać, utwardzacz. Mam już ładnie sobie to wziąłem tam, oczyściłem z drugiej strony. Tu jest ładnie dopasowane, więc rozrabiam żywicę, nakładam tam od wewnątrz. Tutaj od zewnątrz też chyba, dam. O, tutaj po całości. Jeszcze zobaczę jak mi to wyjdzie, bo może jakoś kurczę, żeby to praktycznie wyglądało tak jak przed, ale sądzę, że raczej ciężko będzie o taki efekt. W każdym razie, na razie wezmę od wewnątrz, dam, zobaczę jak będzie to wszystko wyglądać, jak będzie dobrze. Może się uda zrobić tak, że nie będzie po prostu tutaj przejścia. Spróbuję zrobić tak, żeby nie było tutaj tej rysy całej. Dobra, bierzemy się do pracy. Jak schnie, o, zobaczymy, przyjrzyjmy się. Jest bardzo ładny. Idę tam coś. Bo trochę zamiast coś. Dobra, może inaczej. O. O. Na wieś będzie. Ładnie przyłapało. Teraz dosycha. Super. Będzie jednak ten. Będzie jednak. Ślad po tym jak było łamane, ale to się trochę zniweluje i będzie wyglądać w miarę przyzwoicie. Dobra, lecimy, czekamy aż wyschnie. A więc tak, kończymy naszą pracę. Efekt, no, dla mnie jest zadowalający, bo przejścia już nie ma, trochę przeszlifowałem to. Przejścia nie ma, delikatnie zmatowiłem. Zobaczymy jutro w dzień jak będzie wyglądać, jak na razie wygląda dosyć obiecująco. Jeszcze tutaj wezmę psiknę lakierem czarnym, akrylowym. I zobaczymy. Chociaż myślę, że już jest dobrze. Jest już nieźle. Ogólnie jest. Trzyma się dość sztywno. Nie powinien pęknąć. W razie czego to jeszcze. Ewentualnie jakby było coś by się działo z nim. No to się weźmie albo trytytki. Albo coś innego się wymyśli. Dobra, dzięki za oglądanie, do zobaczenia.